nadzieję, że to, co zobaczyliście, Wam się podobało. To jest taki przedsmak tego, co chcemy tutaj robić, co chcemy działać dalej. Tak jak widzicie, pojawiają się tańce. Wcześniej tutaj grupy śpiewacze, kapele muzyki Piotr Grym. Teraz jeszcze chcemy tych tańców troszeczkę więcej zrobić. Z tego miejsca, korzystając z okazji, chciałbym zaprosić Państwa, wszystkich chętnych, którzy chcieliby się nauczyć tańczyć tańca ludowego. Chciałbym zaprosić na dwie najbliższe, otwarte próby zajęcia, na których można zobaczyć, jak to wygląda, już się czegoś nauczyć. Jeśli jest tylko ktoś chętny, to zapraszamy w najbliższą środę i w kolejną środę o godzinie 19 tutaj w pałacu. Serdecznie zapraszam. Jak widzicie, no, efekty już mamy, także serdecznie zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Na pewno nie wszyscy znają tego oto pana, który stoi po prawej stronie. To jest Michał Kowal. Od niedawna z nami współpracuje. Jest to absolwent szkoły... Tego studium fotorealistycznego w Sączu. Dokładnie, gdzie przygotował z nami egzamin swój. I od tego się zaczęło, tak? Tak, od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło, więc Michał z nami już współpracuje blisko rok, tak? Chętnie nabywaliśmy miłą współpracę i jakieś takie poszły fluidy dobre, że po prostu chętnie zgodziliśmy się dalej, żeby on z nami współpracował i zresztą my też o to poprosiliśmy, ponieważ oprócz tego jest on również uczestnikiem wielu zespołów pieśni i tańca, więc ma duże doświadczenie w tym zakresie tanecznym, no i tak studia swoje czułki humorystyczne, środowiskowego znaczenia, od ubioru do muzykologii i tak dalej. Witam jeszcze raz z mojej strony, ze strony Ośrodka Kultury Brygica Kiliew Zawasowej. Po raz pierwszy wystąpiliśmy tutaj na naszych scenach. Była tu duża presja zespołu, nie ukrywam, od roku prawie, żebyśmy tutaj sobie, więc w końcu jakoś wygospodarowaliśmy ten czas i ze względu, że bardzo dużo mamy różnych innych pokazów, ponieważ w tym ośrodku kultury działa 7 zespołów. Obecnie jesteśmy wszyscy razem, ale jeżeli to podzielimy na grupę, to jest mała kapela, jest to młodzieżowa kapela, jest to kapela dorosła, jest to grupa śpiewacza damska, jest to grupa śpiewacza męska, są to kolędnicy i jest również sztuka, która tutaj 2,5 roku działa i będzie podobno działać dalej za wsparciem Sokoła i naszej pani dyrektor Ośrodka Kultury, ze względu, że idą bardzo dobre wyniki w tym kierunku, ponieważ bardzo dużo jest młodych uczniów, szczególnie na skrzypcach, na kontrabasie, bo wielu mistrzów i nauczycieli jest z dorosłych kapeli, więc przekazujemy to w jakiś sposób, żeby to dalej jakoś to kontynuować. Grupa śpiewacza. Również tutaj jest dużo pań i panie bardzo mocno ćwiczą, bardzo chętnie są występować. Wiadomo, że są problemy z tym, że tak dużej grupy ciężko jest przyjąć gdziekolwiek, ponieważ ponad 30 osób jest, więc staramy się to jakoś dzielić małymi grupkami, jeździć po gminie, po powiecie i nawet poza powiatem. Oprócz tego nasza dzisiejsza uroczystość to ma takie podsumowanie również kolędników, bo to jest taki krótki okres, gdzie oni występują, zdobywają laury i chciałam ze swojej strony i ze strony Ośrodka Kultury bardzo im podziękować, ponieważ w tym roku, jak to mówię, nie zeszli z pudła, ponieważ zdobyli pierwsze i drugie miejsce, pierwsze miejsce w Kolbuszewie widowisko kolędnicze, drugie miejsce w Jaszczębie widowisko z gwiazdą. Chciałam z tego miejsca wręczyć im dyplomy pamiątkowe ze zdjęciami i prosić, żeby tam kontynuowali w przyszłym roku i następnych, przekazując naszą piękną tradycję młodym pokoleniom, a Państwa również, żeby zobaczyli, jak to było kiedyś u nas. I tak, bardzo bym chciała podziękować Marek Janusz, Perot. I drugie miejsce z koledzu Pogórzan również od razu gratuluję. Dziękuję.
chciał kogo innego, więc teraz nasz Kaziu Mazur. Wypisy nad sobie kolejne występy, wiadomo, już z innym repertuarem. A uwodza! Thank you.
w przyszłości pewnie bliżej. Wydaje mi się, że majówki spróbujemy dać jakiś koncert, walców, jeszcze nie mam jakiegoś pomysłu, ale idę w tym kierunku, albo majówki takim na rynek. Popatrzymy. Serdecznie jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia. A ja chciałem osobiście podziękować właśnie tym naszym zaprzyjaźnionym muzykom, co przyjechali z Zakwiczyna, z Zaborowa, jeszcze tam gdzieś, z Nadstęgu Łoży, z bardzo daleka. Przyjeżdżają do nas co poniedziałek. My się uczymy od nich, oni się uczą od nas i tak się wspieramy wzajemnie. Dziękuję im bardzo.
Pana sołtysa bardzo proszę o danie przykładu. Chwytamy się wszyscy za rączki. Bardzo będziemy się na koło stać. Na lewo, na prawo, szósty. Bardzo proszę. Tutaj za rączki się chwytamy, proszę bardzo. Integrujemy się razem. Thank you.
Nie widziałem jeszcze pana Złotysza, żeby tańczył teraz w tej serii. A no tak. Thank you.
w Tarnowie na Konarskiego. Bo